Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. W ostatnim odcinku pokonaliśmy nareszcie Malzeno i jesteśmy teoretycznie po głównej części... Teoretycznie po głównej części dodatku, oczywiście cały czas czeka na nas masa potworów, masa wyzwań i ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że jeszcze parę odcinków z tego nam wpadnie, a tymczasem czas na admirała. Lipki, masz może trochę czasu? Jeśli się zgodzisz, chcę, żebyś towarzyszył mi na polowaniu. Szczegóły zadania są gotowe. Przyjmij je w dogodnej chwili. Okej, jesteśmy... Rotalosa, przepraszam, i... I Tegrexa? Okej? Tak sądzę? To nie brzmi to jak... Jakieś ultra hiper wyzwanie, może oprócz Tegrexa. No ale cóż, pani Lucika. Morder wciąż pracuje nad ulepszeniami broni. W tej chwili skupiamy się na łucznictwie, a zwłaszcza na strzałach. Strzały muszą być mocne, ale też odpowiednio elastyczne. Trudno znaleźć taki materiał. Słyszałem, że ponoć ostrołuski Sergiosa mogą być kluczem do sukcesu. Dlatego chciałabym cię prosić o przysługę. Schwytaj proszę Sergiosa. Okej. Okay. Ja po prostu czuję wewnętrzny ból, kiedy oni proszą mnie. Ej, złap jednego potwora, złap drugiego potwora. To jest masa misji. Ja się nie dziwię, jak Gromi mi napisał, że jest tej dużo misji po tak naprawdę głównej fabule, znaczy głównej części fabuły, to nie spodziewałem, że ich będzie aż tyle. Z ich naprawdę na live'ów. Jeszcze pewnie jeszcze dojdzie trochę tych potworów. Zakładam, że jeszcze dojdą po czasie, że będą gdzieś tam jakieś update'y w kontekście Sunbreaka robione. Wiem, że jesteś zajęty, ale czy możesz mi pomóc uzyskać potrzebne materiały? Proszę, przynieś mi róg Diablosa. Róg potwora to wyborny składnik leku. Zwykle sam zbieram składniki, ale uzyskanie rogu takiej bestii jak Diablo to nie bułka z masłem. Mam też dodatkową zachętę. Jeśli mi pomożesz, podam ci sposób na wzmocnienie pewnego łuku. Cudownie, wszystko co mi chcą dawać to łuki, a mi nie są w ogóle łuki potrzebne. Oczywiście z Diablosa nie mamy nic, ponieważ z Diablosem jeszcze nie walczyliśmy na G-ranku. No i pas. Och, przyszedłeś pomóc swojej ulubionej pazuchnie. Och tak, czyż to nie urocze? Więc zobacz. Bez zastanowienia obiecałam komuś, że zbiorę materiały ze starszego smoka, ale mam ręce pełnej roboty. Ups. Z całym szacunkiem, nie chcę być wobec niej w żaden sposób niemiły, ale z jej nastawieniem mam wrażenie, że ona sobie ledwo poradzi z jakimś Mizutsuna, a nie mówię nic tutaj o żadnym starszym smoku. Jeśli mógłbyś nauczyć się ulepszać super specjalną broń pazuchny. To lista potrzebnych mi rzeczy. Bardzo dziękuję. Wiesz, że jesteś najlepszy na świecie, prawda? Cudownie. Czysta zmacza krewa. Brakuje nam dużej kości starszego smoka. Akurat mamy tylko jedną z rzeczy, która jest nam potrzebna, więc niedobrze. Ojej, dużo osób od nas czegoś chce. Dobra, lecimy w takim razie. Mineo. Lipki, Mistrz Hamon poradził mi, jak mogę wykonać więcej osób dla ciebie. Wybierz coś i uporządkuj swoje wyposażenie. Super. Fajnie. My te osoby się nam przydadzą, potrzebujemy akurat osób czwartego poziomu. Dobra, Oboro. Pięknie witam, Lipki. Widzę, że znalazłeś wystarczający notatek, by otworzyć wiadomość. Mogę spojrzeć? O, nie wiedziałem nawet, zapomniałem o tym. Będziemy też mieli notatki do przeczytania. Rozumiem. Co ty nie powiesz? Fascynujące rzeczy, uczymy się cały czas. Oto mały prezent, nie można już znaleźć takich rzeczy. Troszcz się o to. Figurka Garan Golma. Cudownie. Może ktoś mógłby ją dla mnie na przykład wykonać, zamiast ją znajdować. Ale cóż, zakładam, że ona może być, nie wiem, jakaś stara czy coś z jakiejś pradawnej cywilizacji. Mówi się, że modyfikacje notatków sprawdziły się. Teraz miałemnicy mogą patrolować bardziej oddalone obszary. Mistrz powiedział, nowe miejsca, nowe materiały. Proszę o twoją współpracę. Przyjdź do mnie, gdy będziesz chciał wysłać ich na misję. Okej. To gdzie oni jeszcze mogą niby się udawać teraz? Akurat 5 chyba weszło. Tych miejsc. Gdzie oni mogą się jeszcze niby udawać? No co to dalej jakby już miałem cały czas? Nie rozumiem do końca. Szczerze mówiąc nie wiem, weźmy może to. Może to jest po prostu jakby ulepszone na zasadzie. O, możesz teraz mieć na przykład więcej materiału z tego, albo gdzieś tam brzacz te materiały. Nie chcę tego unlockować, wyślijmy ich. Całkiem sporo kasy to kosztuje, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. I tak, rzucamy jeszcze targowanie. Czy mogę im rzucić tak jak najbardziej turbo nabywcy dodatkowego, jeszcze po jednym? Mówię, te punkty mnie w ogóle nie bolą, te punkty Kamury to i mamy potąd, a jak nam nawet braknie, to mi w ogóle nie szkodzi. To jeszcze cię nasze koty i kumsy uczą. Dobra, jeszcze mamy Kolena. Czy Kolena z nami będzie chciał iść?
Mam nadzieję, miał domość od twoich przyjaciół z Kamury. Starszy Fugen chce z tobą porozmawiać. Może znajdziesz czas, żeby odwiedzić swoje strony. Okej, czyżbyśmy mogli iść z Fugenem na misję? To będzie dosyć ciekawe, mam wrażenie. Też coś od nas chce, Chica i więcej osób, dobra. Podlećmy tutaj. O, nasz ulubiony Passapato. Przepraszam, że cię zatrzymałem. Biję z ciebie doświadczenie łowieckie. Możesz mi poświęcić chwilę? Kojarzysz Astalosa? Nigdy wcześniej nie widziałem tak dzikiego, niszczycielskiego potwora. Jestem uczonym i fascynuje mnie popęd popychający potwora do takiej furii, takiej szalonej furii. Dlatego potrzebuję złapać jednego osobnika. Pomożesz zaspokoić ciekawość starszemu człowiekowi? Zepsułem mu głos, wiem, bo wybaczcie, nie mam, moi drodzy, siły, żeby robić inny głos. Gdzie ten zwykły, zwyczajny, starszy głos, on mi bardzo, bardzo atakuje. Bardzo bolą mnie po nim struny głosowe, ponieważ nie robię go odpowiednio. A jeszcze, dając tego moje wciąż bolące gardło, nie jest to najlepszy pomysł. Lipki, pokonałeś Malzeno, królestwo jest uratowane. Tak, mam ochotę powiedzieć, ale admirał Geleus i Bahari wydają się zaniepokojeni. Cóż, mówi się, że właśnie w takich momentach trzeba zachować czujność. W okolicy grasuje nadal wiele potworów, więc moja praca tutaj wciąż jest ważna. Nie zawiodę się. Zatem oto prezentuję listę zadań. Cudownie, cóż mamy nowego? Rajang na Jiranku. To powiedziałbym, że to jest nawet Rajang. O nie. I tutaj musimy ukończyć dwa kluczowe zadania, dobra, wie co? Jeśli mam wybierać, to wezmę Rajanga. Pomiędzy mniejszym a większym złem muszę wybrać Rajanga. Zobaczmy też, jakie notatki znaleźliśmy. Wiadomość z Cytadeli numer 7. Jeden z potworów był wyjątkowo dziwny. Przypominał mi Malzeno ze starych legend. O, ciekawe. I to tyle? Jestem niemal pewien, że znalazłem dwie notatki. Chyba, że to nie była na pewno już dżungli jedynka, prawda? Zakładam, że nie. Okej. Okay. Ciekawe, wydawało mi się, że znalazłem przynajmniej dwie, ale mogę się mylić. To jeszcze jest herbaciarnia, tutaj coś ode mnie chcą. Proszę bardzo, Bahari. W samą porę jak zawsze. Właśnie na ciebie czekałem. Posłuchaj tylko. Chciałem zbadać wpływ szkodliwych efektów na zdrowie fizyczne, ale nie chciał zostać królem do No wiesz, trudno jest znaleźć ochotników w obecnej sytuacji, więc to zadanie dla ciebie. Nie bój się, to proste. I oczywiście otrzymać coś w zamian. Można nawet zmienić to na zawsze oblicze polowania. Widzisz, ciekawe, co nie? Wystarczy, że zgodzisz się podać działanie trucizny, lodu, ognia, wirusa, furii. Czekaj, dokąd idziesz? Nie skończyłem tłumaczyć. Ej, no dobra. To idź zajmij się zatem moim zadaniem. Nie zrobię tego. Bahari! On się... Nie! Po prostu nie! Kogoś tutaj srogo pogrzało. Naprawdę, srogo kogoś pogrzało. Czekajcie, szukajmy... szukajmy tutaj... gdzie on jest? Gormagala. Czy z Gormagali coś możemy zrobić? Pewnie nie. A możemy, ale nam brakuje materiałów. To jest zakładam, że drzewko... Jeśli mam być szczery, to zakładam, że to może być drzewko... właśnie... Malzeno? To mi pasowało pod kątem tego, jak to jest sortowane. Że to jest coś po prostu nowego. A nie, tu jest drzewko Malzeno, o proszę. Zobaczcie na te ostrości! Moi drodzy, wiem, co będziemy dzisiaj robić. No, nie pytam. Po prostu się to biorę. A właśnie, jeszcze a propos. Mieliśmy zrobić ozdobę, więc zróbmy jakąś. Klejnot przyjaźni. Niespecjalnie. Ścianobiegacz Gambit. Nie. Kernoscenia. Nie. Żarłoka nie bardzo. Medycyny. Nie głodnego, nie. Ognioodporność. To można niby zrobić, ale chyba już mam. Piekielnego ognia nie mam, więc można niby zrobić. Smokoodporność mam, nawet wbitą winną broń. Czy nie mamy żadnych fajnych... Nie mamy żadnych fajnych klejnotów na dobrą sprawę. Gdzie tutaj na przykład jest opończa espinasa, tak? Szybki oddech. Zmieniając sprzęt. Niespecjalnie może, to jest zresztą trzeciego poziomu.
Klejnot obrony plus plus. O proszę. Kart Diablosa, duża kość starego smoka. To wygląda bardzo fajnie, chociaż to jest tylko i wyłącznie obrona, ale z drugiej strony, zobaczcie, na piątym poziomie to daje plus 8%, 8% obrony, a nie ilościowo, chociaż ilościowo oczywiście jest premia plus 20, potem wszystkie odporności na żywioły plus 3. Ej, to jest mega fajna rzecz, a na poziomie siódmym daje naprawdę sporo. I żywioł krytyczny, to jest coś, czego mega chcę, tego co zabiście po prostu. Najpierw 10% obrażeń od żywiołów po aktywacji. Mega. Na pewno to będę chciał w przyszłości, tymczasem... Zobaczcie, jakie to małe popierdółki, te miecze Malzeno. Czyli z Malzeno. Więc co, tylko wrzućmy sobie do tego, właśnie, jak mówiłem, ozdobę. I to będzie, nie wiem, czy to koniecznie jest moka odporność. Na co będziemy szli, na co będziemy, na Rajanga, to gromo odporność. Już nie wiem, czy... No już gromo odporność mamy w pozostałych. Nie, mamy niezłomność, okej. Okay. Czy ja koniecznie potrzebuję niezłomności? No chyba to jest najlepsze co możemy zrobić. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli... Też wiecie, może zamiast tej niezłomności wrzućmy sobie jad... Mam problem, ponieważ... Czekajcie, dajcie mi chwilę, muszę sobie zobaczyć, jak gromoodporność działa. Nie, to chyba... Czy mamy coś lepszego zamiast tej gromoodporności? Czy ja mogę wrzucić tej trzeciego poziomu? O! Okej, okay, dobra, nie wiedziałem, że mogę wrzucić niższego poziomu klejnot od wyższego poziomu gniazdo. Jako, że niestety teraz nie mam... Metal wyekipowany. Nie mam niczego lepszego, to może wrzućmy sobie... piekielnego ognia. Chyba tak zrobimy, bo nie mam po prostu niczego lepszego. Na chwilę obecną. A wszystkie odporności, które bym chciał na razie akurat na Rajanga mam po prostu niezłomność, tak? Dobra. Gdybym miał niezłomność na trzeci poziom, zamiast gromoodporność, to bym się bardziej pokusił na niezłomność, dlatego że niezłomność usuwa wszystkie efekty. W sensie gromo, ta plaga gromu nadal może paść na mnie, ale przez to nie zostanę porażony, a w drugą stronę to już nie działa tak dobrze, bo zbija plaga, ale mogę zostać porażony. Dlatego też taka jest moja decyzja. Ale mamy też Fugena. Przygotuj się, czas ich dorwać. W końcu mogę to powiedzieć. Trochę musiałem ponaciskać, ale Hinoa zarejestrowała zdanie. Moc Danga jest nie do pobicia. Nie wyobrażasz sobie, jak długo czekałem na ten dzień. Może i mam swoje lata, ale jest we mnie potężny ogień. Przygotuj się, zaczynamy. Okej, okay, z Fugenem mogę iść. Powiem szczerze, że z Fugenem się mniej boję. A to chyba jest loteria, prawda? Gero! Daj mi loterię! Szczęśliwe kuleczki? Nie, nie dostałem szczęśliwych kuleczek, no cóż. Żyćko. Dobra, ja nie zjadłem jeszcze, więc pójdźmy tutaj akurat... Pójdziemy z Kamury, najemy się w Kamurze, no ale jak tutaj jesteśmy, to czemu by się nie najeść? Zapłacimy punktami standardowo, weźmy sobie no nasz klasyczny zestaw 13. Szczęśliwa trzynastka. I lecimy na Rajanga. W tym momencie Gromnir mógłby to obejrzeć i po prostu uśmiechnąć się, wziąć popcorn i zobaczyć, jak bardzo lamię, bo jestem tego niemal pewien. Że tak by się to właśnie skończyło. Co ciekawe właśnie jest to, że tutaj mam jeszcze dwie misje, czyli coś jeszcze z tego wyjdzie najwyraźniej. Coś jest jeszcze zaraz po tej głównej misji. Plus i tak już zmarnowałem 13 minut na pierdoły. I latanie po wioskach. Zobaczcie na te ostrości, po prostu zejście poniżej niebieskiej to jest jakaś tragedia już. I te, bo nie wiem, czy to nie jest jeden z broni, o której Gromnir mi mówił, chociaż akurat nie mógł wiedzieć o tej, ponieważ to jest Malzeno, ale opowiadał mi o jednej z broni, która właśnie miała połowę czy większość paska właśnie czerwonego, a reszta była bardzo, bardzo krótka, ale z drugiej strony no właśnie tych... Wysokość tego naostrzenia była mega duża, tak, poziom tego naostrzenia był mega duży. Ta najwyższa ostrość była jedną z najwyższych, w tym wypadku chyba to jest na razie najwyższa, którą mamy dostępną. O, widzę, że jest Pyre, Rachnakadaki, jest Rathalos i jest Rajang, to akurat przydałaby się nam odporność na ogień. I trochę złą trasą poszedłem, bo to jest w ogóle inna trasa niż moja standardowa. Widzę na Abrę, o, właśnie złotożów, ten nam się na pewno przyda. Na Abra, dzień dobry. Potrzebuję cię, Bnabro. Czy masz zamiar się mi przeciwstawiać? Chyba tak. Z tego co widzę, to na razie się bardziej skupia na Sakui. Dlaczego ja biję te Bnabry? Już wam tłumaczę, dlatego że cały czas mam zbroję, którą chcę wykonać. Ono tu, bo jak ja cię zaraz cieknę kunajem. Fuck, nie o to mi chodziło.
Przepraszam, zły przycisk. Co? Chwila. A, oczywiście, że klikam X zamiast Y, pomyłka. No chodź tu. Chodź tu. Wzywaj im na abry, nie są moimi ulubionymi przeciwnikami do zabijania. Rozumiem już, dlaczego mam też tak mało z nich przedmiotów. Na co mi potrzebne, bo ekwipunek na uniki, tak? Niestety. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? Ekwipunek na uniki sam się nie zrobi. A na abry to jedyne, co mnie tutaj temu ekwipunkowi bliża chwilowo. Oczywiście jeszcze Nargakug ewentualnie, ale Nargakug to zupełnie inna para koloszy. Chyba była jeszcze jedna. Był jeszcze jeden ekwipunek, który chciałem zrobić. I też widziałem ekwipunek, który daje nam możliwość wydłużenia tego naszego paska ostrości, co mnie mega kusi, muszę przyznać. Będę chciał chyba połączyć nieco niektóre ekwipunki. No ale zobaczymy, bo niestety on... on ma chyba trzy poziomy i z tego co widziałem jest... Te trzy poziomy są rozłożone pomiędzy akurat trzy części ekwipunku, więc nie, może uda nam się tylko na pierwszy poziom to wbić, co i tak będzie już plusem w tym wypadku. Patrzę na to, jaki tam był ten wskaźnik ostrości pokazany tym ekranie, który widzieliśmy tam później, teoretycznie. Więc zakładam, że ta różowa jakość, różowa ostrość może nam się bardzo, bardzo tutaj... Znaczy może nie bardzo, ale znacznie wydłużyć, jeśli tam nawet bijemy ten pierwszy poziom tejże umiejętności. Z drugiej strony nie wiem, jak się ona też skaluje, bo ja zakładam, że ona może skalować liniowo, czyli jak mamy pierwszy poziom, to dostajemy jedną trzecią, potem drugą trzecią i potem trzecią trzecią. A dzida składa się z przedzidzia dzidy, śród dzidzia dzidy i za dzidzia dzidy. To było najbardziej randomowe wyrzucenie tego... Nie, może nie było aż tak randomowe. Ale to jest troszeczkę jak hiszpańska inkwizycja, nikt się nie spodziewa moich głupich żartów. Albo głupich nawiązań, a teraz by się przydało tę nabrę ściągnąć stamtąd. Chodź tutaj, chodź tu do mnie, nabro. Zona mi tam wcześniej zadała całkiem spore obrażenia, ta druga nabra oczywiście, którą zrobiliśmy na początku. Nie wiem, ile jeszcze potrzebujemy tych karapaksów z niej, ale... I ostro skrzydeł. Nie pamiętam teraz, czego potrzebowaliśmy bardziej, to były karapaksy czy ostro skrzydła. Co to jest? Są małe ludroty? Czy się mylę? Teraz nie pamiętam. To nie są ludroty, są gadżaju. Właśnie, gadżaju. Czy ja nie potrzebuję z nich? Potrzebuję z nich trochę materiału przecież. Halo. To nie jest gadżaju. Tak, to jest gadżaju albo gadżału. Gadżaju, zostań przy gadżaju. Ja z nich potrzebuję materiału. Czemu ich do tej pory nie biłem w ogóle? Nie wiem, totalny lag mózgu ewidentnie. Nie, czy... Ja w ogóle o nich powiedziałem, że to są duże potwory. Czemu? Ja jestem pewien, że już mnie tam po prostu przeklinaliście tam w komentarzach albo gdzieś tam w środku sami. No i mi na to nie zwrócił uwagi, co jest dziwne. Wydawało mi się, że to będzie jakiś dosyć spory błąd, ale najwyraźniej nie był to jakiś wielki problem dla większości z was. Stalowy wąs gadżaju. Gruby wąs gadżaju po spleceniu staje się wysoce wytrzymałym materiałem. Taki wąs Janusza, tak? Który kręci i dlatego ma stalowe nerwy. O nie! Okropne żarty. Odcinek 356. Lipki nadal nie nauczył się rzucać śmiesznych sucharów. Dobra, gruba skóra ponownie. A te czerwone rzeczy, to zakładam, że to są te maluchy tutaj. Zakładam, że to one. Czy mi się coś... Chyba mi się zbagował ten wskaźnik. To są te maluchy, które można naładować teoretycznie mocami żywiołów. Wydaje mi się, że można je też naładować potworami, ale nie chcę wam mówić tego na 100%, ponieważ nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak jest. Wiecie co, zostawiłem jedną rzecz, która jest akurat... Ja mam tutaj... Oczywiście, że nie. Chciałem ją gdzieś zostawić. Cudownie. Została jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać i celowo ją sobie zostawię na później, żeby rzucić ją, kiedy nie będę miał tematu. I zostawiam ją gdzieś w zupełnie innym miejscu, nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Zakładam, że po prostu zostawiam ją w drugim pokoju, bo tam łaziłem i robiłem rzeczy, ale... najlepiej chociaż w kieszeni, nie? Nie. Więc zakładam, że albo jest w kuchni, albo jest w drugim pokoju. A chciałem wam pokazać jedną rzecz, bo...
Zrobiłem jeszcze fajny taki DIY-kową zabawkę. Ale mówię, jeśli będę miał czas, to wam pokażę ją innym razem. Bo teraz tak bez niej tutaj trochę słabo. To do czego można było tutaj nawiązać? Co można było jeszcze rzucić? Jakiś fajny temat. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Nie byłem przygotowany w ogóle na to, że tutaj będziemy... Myślałem, że może będą jakieś nowe potwory albo coś, więc mówię, w ogóle nie byłem przygotowany na lecenie z tematem, którego nie mam. Na razie może mnie boleć. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, jak myślę. Teoretycznie z Rajangiem już trochę walczyliśmy. To nie jest żadna specjalna wersja. Więc miejmy nadzieję, że on mnie tutaj nie zabije, chociaż z drugiej strony miałem z nim problemy nawet potem jeszcze na high ranku. Czy my potrzebujemy czegoś z Rajanga dla naszych ludzi w wiosce? Chyba nie bardzo. Hej, przed WSS Jota. Nie wiem, jak nic nie oberwałem tą łapą, ale... Dobrze dla mnie. Kurczę, naprawdę czegoś szukam, moi drodzy, w głowie. Wybaczcie, ale nic mi po prostu nie przychodzi. Oj, niedobrze z HP. Czy on mi to zabrał jednym atakiem? Mam nadzieję, że nie, bo jeśli tak, to bardzo słabo. Z nami będzie w przyszłości. To oznacza, że ja muszę jak najszybciej wymienić ekwipunek. W sensie, ja powinienem był to już zrobić dosyć dawno temu, ale no jakoś nie miałem tych materiałów, tak? I ten narkaku się jak mnie trafił, i te nabry. Takie życie. To, że zostawiam się w ten sam sposób, mój playstyle jest raczej jednostajny. Oczywiście na live'ach pewnie będziemy grali inną bronią, no ale jednak mi najlepiej gra się Dual Bladesami. Jestem w sumie ciekaw, jak dużo osób gra tą bronią tak regularnie. Jak dużo osób lubi ten styl rozgrywki, gdzie jesteśmy raczej bardzo szybcy, ale zadajemy mało obrażeń. I troszeczkę właśnie, mówię, łotrzyk, zwiadowca, to są właśnie... Jak już wielokrotnie mówiłem, postaci czy archetypy, które lubię, którymi często grywam. Okej. Okay. Mam białą ostrość już, co prawda, tylko białą ostrość. Jak to w ogóle brzmi, tak? Do tej pory nie miałem żadnej broni, która miała chyba białą... Albo miałem może jedną broń, która miała białą ostrość i to było wszystko. Teraz mam broń, która ma nie dość, że białą ostrość, to jeszcze różową. I jeszcze ma... przepraszam. Ma dobry stot na Playnot. Najbardziej interesuje mnie, jak są plagą. Czy my damy radę ją rzeczywiście nałożyć na kogoś? Mamy tę wybuchoplagę Magna Malo. Oczywiście w przyszłości będziemy sobie raczej wymieniali ten klejnot na klejnot jakiejś odporności, albo jeśli trafimy coś jeszcze lepszego, no to właśnie ten klejnot krytycznego, może nie oka, ale ten krytycznego czegoś tam, cokolwiek to było. Czy krytyka z plusu, nie pamiętam teraz, jak on się nazywał. No, ten Rajang zadaje ogromne obrażenie z każdym atakiem. Okej, tam nie leczy Selin, to miło. I Rajang ucieka. W porządku. Poszło wyjątkowo dobrze, ale to dlatego, że ja mówię, że tego potwora po prostu znam. Jakby to był jakiś Malzeno, to bym był już martwy 30 razy. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Okej, to może podyskutujmy o czymś kontrowersyjnym, czyli na przykład praca programisty. Bo czemu by nie? Wiele osób jest wypalonych po wielu latach, no w sumie wielu, nawet paru latach bycia programistami, pracy jako programiści. To spieszmy, spróbujmy jeszcze tego gadżaju tutaj załatwić, zanim się rzucimy na... Tutaj są trzy gadżaju. Zanim się rzucimy na tego No nie, Selin, co ty robisz? Co ty robisz najlepszego? Selin! Ja potrzebuję materiału z gadżaju, a nie tego, żebyś się biła. Jeszcze tutaj do mnie przyszła, cudownie. Dzięki. Macie po prostu gorzej niż Spurain. Czasami. Oba. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Nie chcę wiedzieć. Selin, coś najlepszego zrobiła. Selin, ty ćmoku mały, no. W tym momencie grą nie będzie uśmiechnął, bo to jest słowo, które pewnie kojarzy. A jeszcze złą miksturkę użyłem. Cudownie. Teraz to się... No, z takimi przeprosinami to się wal, Selin. Zniszczyła mi moje polowanie na Gadżaju.
Wiele osób, która pracuje jako programiści, jest wypalona po kilku latach, bo na przykład mają bardzo zły management, albo mają tysiące deadline'ów, albo prosto nie jest dla nich, mają już dość kodowania tego samego w kółko i w kółko. Szczerze mówiąc, ja po kilku miesiącach pracy jako programista jeszcze czegoś takiego nie odczułem. Cały czas mam teoretycznie jakieś tam nowe wyzwania, cały czas coś nowego mi dochodzi. Mój zarząd, powiedzmy, jest póki co bardzo w porządku. No zobaczymy, bo teraz mój menedżer, przez to, że był przeładowany wręcz pracą, ja się wcale nie dziwię, bo ten człowiek był po prostu, on był jak maszyna. To ja nie wiem, jakim cudem on spał. On jednokrotnie podczas wolnego do nas, w sensie podczas wolnego, przez tego jak miał urlop, po prostu nas pisał i pisał. Bardziej odpowiadał na nasze pytania, albo jak był oznaczony gdzieś przy jakimś bugu czy coś, czy coś zostało wykonane, to i był w stanie jeszcze na to odpisać, albo po prostu dać coś znać od siebie, tak? Czy coś zauważył, albo dostał jakiś tam feedback od kogoś innego. Więc to jest człowiek, to nie człowiek, tylko maszyna. Ja się nie dziwię, że potrzeba właśnie za niego teraz dodatkową osobę, znaczy to nie jest za niego. Żeby nie było, ta osoba nie została absolutnie wyrzucona, tylko po prostu zmienia stanowisko, w sensie musi zostać odciążona, tak jak mówię, no to co się działo do tej pory, ten człowiek był przeładowany i nie wiem, czy do końca na własne życzenie, czy nie, czy po prostu wziął sobie za dużo na barki, czy jak to wyglądało, bo nie siedzę aż tak wysoko w strukturach firmy, żeby być wam w stanie odpowiedzieć, kto rzeczywiście był odpowiedzialny za to, że tyle tej pracy spadło na tę osobę, ale właśnie będzie zmiana w zarządzie, będziemy mieli nowego, powiedzmy, menedżera, a mój aktualny menedżer przerzuci się na wyższe stanowisko, w sensie będzie bardziej ogólnie zarządzał większą ilością działów, a znaczy teoretycznie tą samą ilością działów po prostu zostanie odciążony z tych takich pomniejszych zadań. Jeden, co mnie martwi, to to, że osoba, która dojdzie, może być niezbyt techniczna. I to jest element, który bardzo mnie martwi, martwi też inne osoby. Wiem, że trochę zrzedłem z tematu, ale zaraz wrócimy do tego, co powinniśmy, tego, od czego zaczęliśmy w ogóle. Mogę zwrócić uwagę, że jakoś bardzo ciężko nam zejść poniżej białej ostrości, co jest bardzo dużym plusem, szczerze mówiąc. A nawet jak zejdziemy, to zawsze można się jeszcze gdzieś tam naostrzyć. Czy ja mogę sobie gadżaju, no właśnie, zebrać materiały, bardzo dziękuję. Akurat to nie jest chyba materiał, którego potrzebowałem. Cały czas potrzebuję tego drugiego materiału. Tego kła, czy szpona, czy cokolwiek to było. A chyba powinien paść po tym jednym combo. Tak jest. No, już mogę. Dziękuję. Trochę zajmuje to, zanim te potwory się striggerują, że o, już umarłem, tak? Już możesz ze mnie wybierać rzeczy, czy coś. Porównanie do Kelbi, które zazwyczaj one akurat nie padają, tylko są ogłuszone na chwilę, a potem uciekają. Albo wstają i jeszcze można je dalej bić. Wybaczcie. Więc to jest jedna rzecz, która mnie martwi. I właśnie, żeby wrócić teraz normalnie do tematu, nie tylko jestem zmartwiony, a to dlatego, że właśnie często ludzie są przemęczeni, dlatego że zarząd daje jakieś chore, na przykład deadline, tak? I ja rozumiem, że deadline'y muszą być, bo trzeba coś pokazać inwestorom i tak dalej, czy reszcie zarządu, który nie jest akurat od powiedzmy strony CIO. Ale to nadal jest trochę martwiące, bo nie wiem, jak bardzo ta osoba będzie w stanie zrozumieć, ile czasu potrzeba do zrobienia czegoś, albo nie wiem, jak bardzo będzie naciskać na to, żeby coś było zrobione na już, na teraz, albo że o, macie deadline i tyle, tak? Albo że o, okej, to nie jest dziura, w którą mogę wejść. Albo jak bardzo ta osoba będzie nam siedzieć nad karkami. Póki co mamy bardzo, bardzo luźną firmę i to mi się bardzo podoba. I nie tylko mi, bo masa osób cieszy się z tego, że może sobie pracować w spokoju. Nie mamy narzuconego zbyt dużego tempa. Oczywiście musimy wykonywać swoją pracę w odpowiednim czasie, ale nie mamy jakichś takich bardzo ścisłych deadline'ów poza poszczególnymi działami, które pracują na przykład nad rzeczami, które są już teraz, wiecie, działają w tym momencie i jeśli coś się zepsuje, to leci cały system. To jest chyba dosyć oczywiste, wiecie, to jest taki troszeczkę emergency team, dosłownie. Czy emergency response team, ewentualnie.
Ewentualnie też odpowiadam na zlecenia od klientów, czy coś, jak jakiś klient ma problem, albo zmienia coś u siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie inna rzecz, to jest zupełnie inny, powiedzmy, dział, nawet dosłownie w firmie. Chyba nawet ostatnio rozmawiając z jedną osobą, powiedziała mi ta osoba, że to jest technicznie rzecz biorąc zupełnie osobny dział, złożony z dosłownie niewielkiej ilości osób. Ale oni muszą po prostu być takim filmem szybkiego reagowania, więc oni mają dość dużą... Oj, tutaj oberwałem, ale mnie na szczęście róg wyleczy, zakładam. Tak jest, okej. No to nie było najszczęśliwsze. Czy dobrze widziałem, że ten Rajang ma tyłek? Nie, okej. Myślałem, że pomiędzy pośrodkami mu zrobili... wiadomo co. Miałem takie... A chyba na szczęście nie. Nie, na szczęście nie. Nie wiem, czy tak mi się zrzuciło w oczy, miałem takie... No nie chciał mi, że to mu zrobili. To była jaka... Nie wiem, czy by to nie podchodziło pod jakieś dodatkowe ograniczenia PEGI wtedy. Szczerze mówiąc, gdyby coś takiego zrobili. Oj, nie o to mi chodziło, Dobra, leczonko, tam się nadal rzuca Rajang na naszych towarzyszy. Zaraz do niego dobiegniemy i się nim zajmiemy. Jest akurat całkiem czuły na te nasze ataki smocze. To mnie trochę cieszy. Jestem w stanie zadawać całkiem sporo obrażeń, szczególnie tutaj po jego brzuchu i ogonie. Z rękami oczywiście gorzej, ale te jego ręce zawsze były dosyć mocnym punktem. Au, ła. Ojoj, to nie było zbyt szczęśliwe. Gdzie jest moje leczonko? Drzewko, Alko. Dziękuję. Okej. Czekam na niego. Sobie poczekałem. To było bardzo głupie z mojej strony. Raz drugi. Dobra. Z tym wyleczeniem możemy lecieć na niego z powrotem. Idzie mi z nim łatwiej niż Malzeno, ale obrażenia, które on zadaje, jeśli już mnie trafi, to jest masakra. Zakładam, że taki był też pomysł, żeby na G-ranku, jeśli walczyliście na A-ranku z potworami, to żeby na G-ranku one były, one cały czas działy tak samo, ale żeby były mniej wybaczające pod kątem tego, jak oberwiecie po HP. Oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że tylko zbustowane statystyki. Ja mam wrażenie, że one muszą być też zbustowane w odpowiedni sposób, tak? Nie mogą być zbustowane tak sobie. Tylko muszą być odpowiednio jakby zbalansowane. I myślę, że Rajang na G-ranku, nawet z jakimś takim lepszym ekwipunkiem, może nadal zabierać dosyć dużo HP, więc wydaje mi się, że tutaj postawiono przede wszystkim nacisk G-ranku na to, żeby właśnie trzeba było unikać, żeby trzeba było się nauczyć bardziej potworów niż wcześniej na high ranku i na low ranku, ale może się mylę. Więc wracając, właśnie przez to, że często menedżerowie, gdzieś tam zarząd nie ma odpowiedniej znajomości technikaliów, nie ma odpowiedniej znajomości systemu, przez to często zdarza się, że programiści dostają jakieś chore deadline'y, których nie są w stanie po prostu wykonać, albo muszą robić jakieś chore nadgodziny, często niepłatne, żeby to tylko się udało zrobić. I oczywiście tutaj mówię m.in. o developmencie gier, ale też o programistach w innych wydziałach, czy w innych działach. Dlatego mnie cieszy, że pracuję w firmie, w której pracuję, bo naprawdę u nas kultura pracy pod tym kątem jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. To brzmi jakbym czytał to z jakiegoś skryptu, czy nie? Ale muszę przyznać, że tak niestety, tak jest na szczęście dla mnie. Niestety tak jest. Niestety tylko u mnie póki co, z tego co wiem. Chociaż z drugiej strony też nie znam jakiejś wybitnej ilości deweloperów. Oj, prawie było blisko, mi nie zrobił jeźdźce pogromcy. A z drugiej strony mogłem tak naprawdę rozwalić tego Rajanga o Rachnę i Rachnę sobie wziąć, żeby Rajanga uwalić bardziej hapeczkowo, ale z Rachny chcę trochę przedmiotów, żeby on zebrać. Dobra, Rachna też ucieka, więc zbierzmy. Tutaj się trafiło. Kora i nić. Okej, okay, dobra, może być. Może być i nić. Idziemy. Miksturki pić czy coś. Więc ja jestem bardzo zadowolony, ale właśnie moja obawa jest m.in. taka, że
Ta nowa osoba może być niewystarczająco techniczna, może nam siedzieć nad karkami, może się bardzo dużo zmienić na gorsze i mam nadzieję, że tak się nie stanie. Masz bardzo Ratalos, całkiem sporo rzeczy z Ratalos, jakby się tutaj z kimś bił dosłownie. Może nawet z Rakną się tutaj tłukł gdzieś, a ja tego nie widziałem, nie wiem. Więc to są nasze główne jakieś takie obawy w firmie. Ogólnie jeśli chodzi o gdzieś tam okolice mojego zespołu, który właśnie będzie zarządzany przez tę osobę. Ale z drugiej strony, no jeśli nic nie zmieni, to by było super, bo... Znaczy nic nie zmieni, niewiele jeśli się zmieni, to by było super, bo... Tak mówię, nie chcę pracować w toksycznym środowisku pracy i nawet jeśli mam zarabiać mniej, to wolę zarabiać mniej, a być bardziej szczęśliwy i móc robić swoje, bo ja podkreślę tyle, ja bardzo lubię pracować, tak? I ja lubię pracować tyle, ile rzeczywiście należy, tak? Lubię tworzyć nowe rzeczy, ale właśnie posiadanie tego stresu związanego z tym, że mam deadline, czy... Oj, to się źle skończy. Oj, moi drodzy, WHP właśnie się pójdzie walić. No, mówiłem. Jeszcze drugie jak WHP. Skrupa złotozługa mnie tutaj uratowała. No to byłaby śmierć, gdybym tego nie uniknął przez przypadek. Dlatego właśnie trzeba mieć jakiegoś innego kablobaka zawsze przy sobie. Śniemy to dalej. Trochę z Rembory nie mam jakoś wybitnie dużo materiału, ale też aż tak bardzo mnie to nie boli. I co, wycofajmy się troszkę. Mnie tam nie trafił tym atakiem, a ja się, kurczę, jak głupi wycofałem. No już trudno. Lepiej się wycofać raz za dużo, niż raz za mało. Prawda? Złota zasada Lipka. Taka i tak złota jak złoty Rajang. Złote futra Rajanga. O nie, zamiast złoty pociąg, złoty Rajang, przepraszam. Zakopany stary Rajan gdzieś pod powierzchnią ruin świątynnych. A, przepraszam, głupota. Z drugiej wojny z Furią. Starczy. Bo ja mówię, mnie bardziej zależy na tym, żeby mieć zdrowe otoczenie w pracy, żeby móc robić rzeczy. Może nie tyle całości po swojemu, bo wiadomo, że samowolka nie jest za dobra, ale... chcę mieć możliwość, wiecie, samorozwoju, chcę robić rzeczy nowe, chcę robić rzeczy, które będą mi się podobały, które będą dla mnie przyjemne, rozwijające, tak jak mówię, gdzie będę miał czas na to, żeby poszukać rzeczy, żeby się czegoś nauczyć, ponieważ aktualnie, no jestem tak naprawdę młodszym deweloperem, tak? Młodszym inżynierem oprogramowania w dosłownym tłumaczeniu. I dla mnie ta nauka jest teraz mega ważna, szczególnie na początku mojej gdzieś tam kariery zawodowej. Stąd jakby ja chcę też trafić w miejsce, w którym chcę pracować. Chcę być w miejscu, w którym będzie mi dobrze pod tym kątem. I szczególnie teraz z doświadczeniem, które już mam, mam troszkę więcej swobody. Mogę sobie na więcej pozwolić, jeśli chodzi o wybór pracy, bo no, rynek ten jest jeszcze nienasycony na całe szczęście. Rynek programistyczny jest... Ma duże, ogromne ilość zapotrzebowania, troszeczkę jak rynek analityków. Też, tym też jestem w sumie po części. Oj nie. Uciekamy. Udało się tym razem. Ledwo mi ten kablobak wszedł w odpowiednim momencie. Oj, nie, zwyczajnie bijemy go po łapach, nie ma co się nawet na to rzucać. To jest absurdalnie idiotyczny pomysł. Ja sobie uciekam, więc to jest dobry moment, żeby się na spokojnie wyleczyć, najeść i naostrzyć broń. Więc dlatego właśnie, że jestem akurat na dobrym rynku, więc mogę sobie też pozwolić na to, żeby mieć troszkę więcej wymagań. Czy nie chcę go nazwać żądaniami, bo to brzmi bardzo tak... bardzo roszczeniowo, ale mogę sobie pozwolić na więcej w kontekście tego, że powiem, że o, chcę tego, nie chcę tego, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to powinno być, nie powinno tak być i ewentualnie, jeśli to nie zostanie spełnione, oczywiście mogę dosyć łatwo zmienić pracę i myślę, że miałbym z tym większych problemów, jeśli chodzi o znalezienie jej w krótkim okresie czasu.
broń do innych zawodów, które mógłbym wykonywać, czy nawet do mojego, powiedzmy, zawodu wyuczonego. Tutaj mówię o techniku elektroniki, czy o moich jakby studiach, czyli tutaj mam na myśli mechatronikę. A z drugiej strony mechatronika, teoretycznie pewnie dałbym radę znaleźć tam jakąś pracę, szczególnie z tak dużą ilością, to też nie jest ogromna ilość, ale ze sporym doświadczeniem w kontekście programowania, co prawda bardziej programowania obiektowego, aniżeli jakiegoś C++, chociaż C++ też miałem, więc musiałbym się pewnie go po prostu troszkę jeszcze bardziej poduczyć. Ale myślę, że z tym doświadczeniem mógłbym nawet pokusić się o jakąś pracę w robotyce, co myślę, że nie byłoby też jakoś wybitnie trudne, bo jest dosyć dużo nowych startupów w Wielkiej Brytanii, które właśnie zajmują się robotyką. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, czyli tego, że dużo osób ma bardzo toksyczne środowisko pracy, jest dużo deadline'ów, gdzie są cały czas wymogi itd., itd. Nie chciałbym w takim miejscu trafić, bo ja mam swoje tempo, ja wiem, na ile mnie stać, ile mogę rzeczywiście zrobić w ciągu danego dnia i ja jestem, mówiłem już, dosyć indywidualistą i mam też dosyć twardy charakter, jeśli chodzi o powiedzenie nie, albo ponarzekanie na kogoś, bo przepraszam, musiałem się troszkę skupić na tym rajangu teraz. Ja mam swoje tempo, ja wiem, na ile mnie stać. Ja zrobię tyle, ile będę w stanie zrobić. I to jest moje typowe nastawienie do pracy. Ja jestem w stanie zrobić tyle, ile jestem w stanie. Jeśli nie jestem w stanie zrobić, to ode mnie wymaga więcej, do czego jestem zdolny. Albo wymaga, że to ma być zrobione już, a ja nie mam zielonego pojęcia o tym, jak daną rzecz zrobić, bo to też jest możliwe. To jest typowe w sumie, jeśli chodzi o programowanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak połowę rzeczy zrobić. Potem nagle znajdę gdzieś tam klocki w internecie, czy... Na dobrą sprawę, cytuję mojego właśnie znajomego z pracy. Programowanie tak naprawdę polega na tym, że programista to naprawdę osoba, która dobrze potrafi korzystać z Google'a. Czy chcecie tego, czy nie, taka jest prawda. Jeśli jest jakiś programista, który nie korzysta z Google'a i twierdzi, że powinien znać wszystko na pamięć, z całym szacunkiem, człowieku, ale idź się ucz assemblera, co? Nie wiem, idź stąd. Jakby tak naprawdę nauczenie się programowania na pamięć, czy znajomość wszystkiego na pamięć, nie dość, że jest niemożliwa, od tego zacznijmy, ale nauczenie się jakiegoś języka od stóp do głów dosłownie, czy od inta do floata, jeśli może tak, że to był okropny żart. Czy od inta do pointera, jest po prostu absurdalne. Bo nikomu to nie będzie w życiu potrzebne, takie też, taka przepraszam, użyję tej słowa, które jest trochę głupie, ale i nieodpowiednie w tym kontekście, ale taka monogamia trochę w kontekście języków programowania jest absolutnym samobójstwem na rynku pracy w tym momencie. I ja tutaj użyłem dwóch bardzo mocnych słów, które mogą być zupełnie źle kojarzone, ale tym właśnie jest, moi drodzy, znajomość jednego języka. Tak nie można. W sensie można, ale powodzenia w szukaniu pracy, szczególnie jeśli język przestanie być używany, albo będzie zrzucony na gdzieś tam na bok. Moim zdaniem znajomość wielu języków jest dużo, dużo lepsza. Nawet podstawowa znajomość ich. Ponieważ jesteśmy w stanie zrozumieć, co się dzieje w danym języku. Dlaczego? Do czego on jest dobry? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego na przykład inny język jest lepszy do danego wykorzystania? Bądź zwyczajnie znajomość tego języka, żeby móc łatwiej wejść w jakiś inny system, gdzie ten język będzie wymagany. A na przykład wasz język przestanie być użyteczny w tym momencie w innej firmie. No przykłady to jest C# i C++, tak? Teoretycznie oba mają C w nazwie, naprawdę oba się ogromnie różnią od siebie. JavaScript i TypeScript, teoretycznie to samo. TypeScript jest teraz troszeczkę bardziej popularny, dlatego że jest bezpieczniejszy, jeśli chodzi o programowanie. I oczywiście TypeScript ma również konwerter. Z drugiej strony TypeScript jest bardzo, bardzo podobny do JavaScripta i JavaScriptu, przepraszam. Tak naprawdę różnice są minimalne, ale opłaca się go znać, tak?
Płacę się go znać, głównie dlatego po prostu coraz więcej firm go wykorzystuje, ze względu na to, że jest, tak jak mówiłem, bezpiecznym językiem, czy bezpieczniejszym, jeśli chodzi o porównanie do Javy. Do JavaScriptu. Java to jest wyspa. O Javie to nawet nie wspomnę. Wiesz, z drugiej strony, przez przypadek się nauczyłem Javy trochę w firmie i programowania aplikacji na Androida, ponieważ miałem jeden projekt, który tego wymagał. Czy on pozostanie, czy nie pozostanie, to jeszcze zobaczymy. Będę musiał na pewno też na tym pracować, ponieważ jest tam jedna rzecz, którą chciałbym ulepszyć, ale nie wiemy póki co, jak bardzo możemy do tego, jak bardzo możemy daną rzecz stworzyć, zrobić. Będziemy próbowali. Też na wiele rzeczy jeszcze czekam, nie wszystkie projekty jestem w stanie jakby zakończyć. Oj nie, panie Rajangu, proszę się ode mnie odstosunkować. Okej, okay, przeżyłem. Dzięki, tej Sakuya mnie tylko uratowała, chociaż akurat rzuciła mi tę rzecz. Tak średnio powiedziałbym, że odpowiednio. Gdzie dosłownie pół sekundy po tym, jakby mi potrzebował, ale... Ale na szczęście mi się udało uniknąć, więc kapeczki do pełna z powrotem przywrócone. Nie idzie mi aż tak tragicznie z tym Rajangiem, myślałem, że będzie gorzej. Jeśli mam być z wami całkowicie szczery. Z drugiej strony zemdlałem już raz i dostałem dosyć mocno po twarzy. Nie ma co się oszukiwać. Pod tym kątem. Ale nie powinno być aż takiej tragedii, jeśli chodzi o ubicie go finalnie. Chyba, że teraz drugie HP, to się wtedy zacznę martwić. Okej, okay, na razie spokojnie. Niezbyt dobre combo. Niestety, w złym miejscu odpalone. Tak, no i wracam do języku programowania. Więc i znajomość wielu z nich jest moim zdaniem teraz bardziej potrzebna niż znajomość jednego konkretnego na wylot. Chyba że rzeczywiście naprawdę się w tym specjalizujecie i jest to bardzo potrzebne gdzieś tam, ale to nadal nie jest przyszłościowe, powiedziałbym. W sensie, jeśli ktoś zna jeden język na wylot i jeszcze zna inne, to już w ogóle mega. Ale takie zamykanie się tylko do jednego języka jest, tak jak mówię, no moim zdaniem absurdalne. Również i dlatego, że znając więcej języków jesteśmy w stanie łatwiej przerzucić z jednego języka na drugi niż znając tylko jeden język. Ja znałem tylko C++ zanim, no i podstawy Pythona zanim zacząłem pracować w tej firmie, w której pracuję. Teraz jest to Java, JavaScript, TypeScript, jeśli można to liczyć również. Jest to właśnie C#, X++, C++. I to nie są języki, które znam na wylot, więc nie zawsze będę wam w stanie coś zrobić od razu, ale znając je w pewnych podstawach, znając pewne podstawy i znając ich tak wiele, jestem w stanie bez większego problemu się z powrotem jakby do nich, z powrotem przerzucić na jeszcze coś innego. Tak, oczywiście możemy też mówić o SQL-u, MySQL-u, SQL Server, nie pamiętam, czy on był osobnym językiem, czy raczej flavorem SQL-a, bo też tutaj TypeScript powiedziałbym, że jest bardziej flavorem JavaScriptu aniżeli osobnym językiem, ale chyba jest uważany za osobny język. Natomiast w wypadku SQL-a, MySQL i SQL to są zupełnie dwa języki, które są bardzo do siebie podobne, dlatego są nazwane flavorami. Zobaczcie, spadła nam w końcu jakoś broni do żółtego poziomu. Pierwszy raz, nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc, w życiu, nie myślałem, że aż tak mocno zjedziemy tę broń, no ale najwyraźniej Rajang się tej grubo przed nią broni i nie za bardzo się chce wynieść z tego miejsca, z tej miejscówki. Obrał sobie ją, no i ona chyba tutaj zostanie na długi, długi czas. Oj, to nie było dobre. Co na combo w nic coś trochę. Chcemy go tutaj po tyłku, oj nie. Wiesz, że spróbujemy go tutaj w tyłku powalić, ale niestety on się akurat obrócił. No więc co? Idziemy stąd. Nie widzę sensu siedzenia tutaj za długo. Tak. Akurat użyłem kablobaka. To było bliskie. To było bardzo bliskie, powiedziałbym wręcz.
chciałbym szczerego Rajanga stąd pozbyć. Nie wiem, co by stąd idzie z łaski swojej. W ogóle zobaczcie, ile go bijemy. Dłużej niż wiele innych potworów. Mimo, że mam teoretycznie znacznie lepszy ekwipunek. No, wiem, że teraz może ta moja ostrość broni znowu nie jest jakaś wybitna, ale... Tak pomimo tego, nadal... Fuck. Okej, udało się uniknąć. Ja myślę, że nadal nawet nie jest zmęczony. Minęło już 35 minut 40. Mnie fajnie akurat Selin podleczyła, więc mogłem sobie uniknąć. Tracąc sporo część tego leczenia z mikstury, ale jakie to ma znaczenie, jeśli i tak mamy z powrotem pełno. Teraz będziemy mieli pomarańczową ostrość i to będzie moment, gdzie będzie trzeba się powoli wycofywać. Bo nie mam zamiaru bić Rajanga po 2 albo 3. Ej, ja się boję, że my czasowo nie wyrobimy z tym Rajangiem bardziej niż że nie wyrobimy z nim hapeczkowo. Musimy być z nami totalnie szczery. A wiecie co, nie, pierdzielę to. Uciekamy stąd. O, jest zmęczony, dobra. Ale uciekamy stąd, dlatego że ja potrzebuję naostrzyć naprawdę tę broń. To jest beznadzieja, nie ma szans walki na poziomie z tym. Co mamy tutaj teraz? Nie o to mi chodziło, kurde. Ostrzy broń, lipku, ostrzy broń. Naostrzona, cudownie. Chciałem wrócić do uczenia pana Rajanga po brzuszku. Wiesz, że różnica wyobrażeń jest zauważalna. Mimo wszystko. I też w tym, jak bardzo tutaj uczymy po jego słabościach. Teoretycznie powinienem się jeszcze był nauczyć Kusto, który jest tak naprawdę trochę customowym językiem właśnie do Querent Microsoftu, ale nie. Finalnie zostałem przerzucony do trochę innych projektów i tego Kusto się nie uczę i szczerze mówiąc, patrząc na jego wykorzystanie i raczej na to, że jego potencjał nie jest zbyt duży, bo Microsoft i ich wewnętrzne użytkowanie tego języka, no to raczej nie widzę jego potencjału, jeśli będzie trzeba, to się go nauczę oczywiście. Też nie tak, że totalnie jestem zamknięty na niego, po prostu ja nie przypadam za bazami danych, ja o tym już mówiłem wielokrotnie. I o tyle, o ile SQL byłem w stanie jakoś jeszcze przetrawić, tak, nie chcę mi się po prostu uczyć Kusto. Mam inny język, który wolałbym się nauczyć, na przykład na nowo, w sumie poznać lepiej Pythona, znacznie lepiej Pythona, poznać Ruby. No i właśnie, a propos tego, również możemy tutaj powiedzieć o tym, żeby znać bardziej stack, bo w sensie stack, nie wiem w sumie jak wam dokładnie wytłumaczyć stack, ale to są po prostu, to są wszystkie rzeczy, które użyłem przy języki i ewentualne rozszerzenia języku, nie wiem czy to jest odpowiednie, programy, ała, to było bolesne, liczyłem, że się wyleczę wystarczająco, ale nie. Programy, platformy, frameworki, których używamy przy programowaniu danej rzeczy, czyli jakby full stack to jest dosłownie wszystko, czego będziemy używali w danym kontekście, w danej sytuacji, do danego projektu, bądź do danego produktu. Okay, zostało nam 10 minut, przepraszam was najmocniej, więc 40 już za nami. Ten Rajang nie jest naprawdę najłatwiejszy, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, jest już zmęczony, więc powinniśmy go dość szybko zabić. Myślę, że nie wiem, zostało mu 1000 HP max. Może 2. Ja tak zrzucam tymi 1000 dwoma, o, nawet nie. No, zobaczcie, drugi raz powiedziałem, wcześniej powiedziałem 600 HP, zostało tam chyba 100. Teraz powiedziałem, że coś koło 1000. Zostało mu jakieś, nie wiem, 200-300, tak? Dobra. Chodźmy, potrzebuję z tego Rajanga rzeczy, halo. Idziemy po to. Więc... Dobrze jest też znać full stacka, albo mieć jakiś tam swój full stack, albo wiedzieć jakie są full stacki, albo co można wykorzystać do full stacka. Kill Rajanga, który przetnie wszystko, ofiara ginie natychmiast po złapaniu. To jest klisko Rajanga i duży klient bestii rzadki i cenny klient z potwora, długo rozwijający się w ciele bestii. Jeszcze mamy trzecią rzecz, zobaczmy co tutaj trafimy. Dziko skóra Rajanga, futro dzikiego Rajanga po wykuciu, to czarne futro wywołuje wściekłość. Okej. Okay. Ciekawe. Przepraszam was za mój nos. Więc full stack znowu, tutaj mamy po prostu znajomość frameworków, znajomość języków programowania, znajomość wszelakich rozszerzeń, na przykład jQuery, której było popularne teraz, nadal jest popularne, ale wydaje mi się, że
że chyba jest coś lepszego, bardziej nowego od jQuery. Gdzie bardziej nowego, nowszego. Domna gramatyka z mojej strony. Nowszego od jQuery, to jest używane teraz coraz częściej, ale nie bierzcie tego, co mówię. O, zobaczcie, 4 klejnoty, pięknie, po prostu, cudownie. Nie bierzcie tego, co mówię, jako pewnika, ponieważ moja znajomość w kontekście programistyki, czy raczej informatyki generalnie, nie jest aż tak wysoka, jakbym bardzo chciał. Więc możliwe, że się mylę. Natomiast co jeszcze można do tego dodać? No, chyba tyle. Po prostu ja w tym momencie mam dosyć, żeby to też podsumować ładnie. Ja mam teraz dosyć wolną rękę. Cieszę się z tego, jak pracuję, jest mi z tym dobrze, wykonuję swoją pracę odpowiednio. Jeśli ktoś będzie mi siedział nad karkiem i narzekał na mnie, albo będzie mi dał deadline'y, to prawdopodobnie będę się starał zmienić pracę, bo i może inaczej, nierealistyczne deadline'y, bo wiadomo, można deadline'y powiedzieć, o, to musi być zrobione za 3 lata, spoko. Oczywiście tutaj idąc teraz w drugą stronę abstrakcji, ale chyba rozumiecie, do czego dążę. To wtedy będę raczej szukał innej pracy, dlatego że mam taką możliwość, czuję się dosyć dosyć otwarty na rynku pracy, w sensie z moim doświadczeniem, z tym, co mogę ze sobą zaprezentować i z tym, co mam w portfolio, w tym momencie wydaje mi się, że mogę spokojnie walczyć też o inne miejsca, ewentualnie pójść, bo w tym momencie jestem, tak naprawdę my jesteśmy zakontraktowani przez inną firmę, pracujemy w innej firmie. Jeśli by doszło do czegoś takiego, myślę, że spokojnie mogę próbować też zaaplikować do po prostu innej firmy. Oczywiście znowu będę zarabiał mniej przez jakiś czas, ale to nie jest żaden problem dla mnie. Bo jak mówiłem już wielokrotnie, ja wolę mieć dobrą, fajną pracę, gdzie się nie stresuję aż tak bardzo, gdzie mogę się rozbijać, aniżeli pracę, w której miałbym się stresować. Ale póki co, tak jak mówię, jest mega dobrze. Uważam, że kultura pracy jest mega przyjemna i jest zupełnym zaprzeczeniem tego, co możemy słyszeć w game devie. Bardzo często, czyli nie ma tego crunchu. Oczywiście no, są osoby, które muszą pokrunchować albo z jakiegoś powodu crunchują, bo coś się stało, no ale widzicie, starają się to przynajmniej naprawić. Mają na sobie po prostu mają za dużo na swoich barkach, ale mówię, to są w tym kierunku zmiany prowadzone. To nie jest tak, że to trwa i jest tak w nieskończoność, tylko rzeczywiście są trwale ciągle wprowadzane zmiany. No, ale na to też potrzeba czasu, tak? Potrzeba miesiąca czy dwóch, żeby znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko, albo nawet 3 miesięcy. No i niestety czasami jest to ciężkie, ale mówię, to nie jest tak, że tak jest ciągle, że to trwa na przykład 2 lata, 3 lata developmentu gry i jest crunch, tylko wręcz przeciwnie. Jest spokój, każdy robi po swojemu, na spokojnie, nie ma ponaglania i dlatego uważam, że kultura pracy jest mega wysoka. To jest coś, co jest czego ja się w ogóle nie spodziewałem, właśnie ze względu na to, jakie mity są wokół powiedzmy stanowiska dewelopera i czy jakimi mitami jest stanowisko dewelopera owiane, czy inżyniera oprogramowania, jak to woli, bądź analityka biznesu, w zależności od tego, jak chcecie mnie nazwać, bo jestem każdym i żadnym jednocześnie. Chociaż, może to nie są mity, może tak jest po prostu w wielu innych firmach, a mi się dobrze trafiło. Jeśli trafiło mi się dobrze, mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo mówię, to jest różnica między tym, jakbym chciał, żebym po prostu miał luz, żeby nie robić nic, a jest różnica między tym, jest różnica między tym, że chcę mieć luz, żeby nie robić nic, a jest różnica między tym, że chcę mieć luz, żeby móc spokojnie pracować bez stresu, skupić się na swojej pracy, plus mam wrażenie, że taka bezstresowa praca, że oczywiście nie zawsze i nie wobec każdego, każdy jest inny i to nie aplikuje się do każdego, ale wydaje mi się, że taka bezstresowa praca, czy praca z mniejszą ilością stresu, z mniejszą ilością tych wszystkich deadline'ów, z mniejszym takim naciskiem, jest o tyle pozytywna, że człowiek czuje się tam swobodnie i dzięki temu jego produktywność jest wyższa, bo jest pozytywnie nastawiony do pracy, a nie na zasadzie muszę siedzieć i klepać literki, bo musi to być zrobione na już. Przez to jest więcej stresu, więcej błędów, nie wszystko działa, stresujemy się jeszcze bardziej, próbujemy znaleźć na szybko informacje, zamiast na spokojnie przyswoić, zrozumieć, co robimy i tak dalej. Więc osobiście uważam, że to jest kultura pracy, którą powinniśmy przedstawiać w jak największej ilości firm. Czy jest idealnie? Pewnie nie, zawsze da się zrobić coś lepiej. To jest chyba standardowa rzecz, którą powinniśmy mieć w głowie, że zawsze da się coś zrobić lepiej, ale z drugiej strony nie ma co się batorzyć za to, że coś nie jest idealne. Jakby ja lubię być perfekcjonistą w kontekście tego, co ja sam robię, ale
To nie oznacza, że nie stwierdzę, okej, to mi się po prostu nie opłaca. Żeby coś robić perfekcyjnie. Lepiej popełnić błąd, że lepiej zostawić coś tak jak jest. Bo mówię, zawsze jest pole, gdzie można coś zrobić lepiej, tak? Zawsze można gdzieś coś jeszcze bardziej zoptymalizować. Ja rozumiem, że to też jest efekt motyla, tak? Małe mikro, niezoptymalizowane rzeczy w końcu się na siebie nałożą i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest już zupełnie inna sprawa. Dążę po prostu do tego, że... Bo teraz mówimy o programowaniu, ja mówiłem bardziej o, znowu, kulturze pracy. Wydaje mi się, że po prostu trafiłem dobrze, jest dobrze, mam nadzieję, że tak zostanie. To nie jest tak, że nie chcę żadnych zmian. Jeśli będą to zmiany, które nie będą inwigilowały, to jest złe słowo. Nie będą zbytnio sprzeczne z tym, jak chcę pracować i jak jest mi dobrze pracować i gdzie czuję się efektywnie i jak czuję się efektywnie w pracy. I również ten kontekst stresu i generalnie całej otoczki tego, co robię. Mojego możliwości bycia indywidualistą, a zarazem pracy w grupie. Moje możliwości samorozwoju i zarazem pracy na rzecz firmy. Jeśli to zostanie zachowane w odpowiednim balansie, nie musi być on idealnie taki sam, jak jest teraz. Może to być w jedną lub w drugą stronę nieco zmienione. Ale aktualnie czuję się bardzo dobrze, to nie mam powodów, żeby opuszczać tę firmę i myślę, że zostanę pewnie w niej na długo. I to jest tylko taka moja, moi drodzy, mała rzecz z mojej strony, ponieważ chcę was trochę zachęcić do tego, żeby jeśli chcecie się rozwijać w tym kierunku, to nie bójcie się do końca mitów, ale starajcie się zbudować portfolio i szukać, ponieważ to jest po prostu mega otwarty rynek pracy, gdzie jest strasznie dużo stanowisk, podobnie z analityką, gdzie można, jeśli komuś bardzo zależy na pieniądzach, to można bardzo dobrze zarobić, można się bardzo wielu rzeczy nauczyć, można stać się bardzo, jak się nazywa, wielozadaniowość, to się nazywa, to nie jest wieloobszarowość umiejętności, tylko chodzi mi o tym, że można się rozwinąć w wielu działach różnych, tak? Można zajmować się serwerami, można zajmować się tworzeniem aplikacji w ASP.NET-cie, można zajmować się tworzeniem stron internetowych, można tworzyć jakieś rzeczy do integracji systemów i tak dalej, tego jest naprawdę masa. Można stać się człowiekiem od IT, który będzie przydzielał administracji, zajmował się zabezpieczeniami, tak? Chociaż cyber security to jest troszeczkę jednak inna rzecz, tam jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy, które w to wchodzą i wydaje mi się, że jest to bardzo odległa dla mnie akurat gałąź. Że z drugiej strony, jeśli ktoś się tym bardzo interesuje, to oczywiście pewnie może i tam w końcu skończyć. Może skończyć w game devie, jeśli się interesuje. C-Sharp bodajże jest używany w Unity, ale chyba może też używać C++a. I C++ też jest na przykład chyba dosyć często wykorzystywanym językiem w kontekście programowania gier, więc jest masa możliwości, ogrom miejsc pracy, moim zdaniem, tylko trzeba dobrze trafić. To też jest niestety problem. Ja chcę mieć na każdym rynku, ale ja mówię, nie dajcie się odrzucić temu, co jest mówione o programistach, o stylu pracy, bo na pewno nie jest tak wszędzie. Jestem niemal pewien, że te mity to są bazowane na tych takich ultra najgorszych miejscach pracy, co wiecie jak to jest, skrajności zawsze wychodzą na wierzch najbardziej. Chociaż też mówię, nie gwarantuję, że wszędzie będzie idealnie, że wszędzie będzie super. Pewnie będą się zdarzały lepsze, gorsze dni, tygodnie, miesiące, w zależności od projektów pracy i tak dalej, od osób, które będą w zarządzie. Ale też musicie wypracować sobie sami pewien charakter, pewną umiejętność bycia asertywnymi, ale też dobrą pracę w grupie. Musicie nauczyć się powiedzieć nie, to nie będzie zrobione na ten moment, bo się nie da. Musicie być takimi troszeczkę plaskaczami w twarz niektórych ludzi, którzy nie są, są po prostu odcięci, odklejeni od rzeczywistości i mówią, to musi być na już, bo wtedy zarobimy tyle. Nie, musicie być takim Willem Smithem trochę. Dać im w mordę na rozdaniu Oscarów i powiedzieć nie panie, tego się nie da zrobić w takim czasie, nie ma opcji, wymyśl coś innego albo daj nam więcej czasu i tyle, a jak się dalej ta osoba nie zgadza,
ktoś musi odejść wtedy i wydaje mi się, że osobą, która musi odejść, jest osoba, która nie rozumie, jak działa prędkość pracy, tempo pracy i która nie rozumie, jak bardzo zaawansowana jest zmiana jednego czasami okienka, które musi wykonać na przykład teraz nagle 50 tysięcy różnych funkcji, ale przerzuciliśmy aplikację na zupełnie inny system i teraz trzeba ją programować od nowa i nie da się tego zrobić łatwo. Albo o, przecież to jest ten sam przycisk na stronie. Tak, przycisk jest dokładnie ten sam. Tylko że kod, który za nim stoi, jest totalnie inną rzeczą. I to jest tak troszeczkę a propos mojej teraz pracy, części projektu, gdzie właśnie musiałem troszeczkę otrzeźwić pewną osobę. Dobra, trochę się rozgadałem, mam tutaj 5 minut monologu, ale lubię o tym gadać, więc czemu by nie. Myślę, że wam też może się to spodobać, szczególnie jeśli tak długo ze mną wytrwaliście, a wam... Właśnie, wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam do dobrego dzionka, dobrego wieczoru, albo nocy, albo cokolwiek. Mam nadzieję, że zostawicie suba, dacie lajka, wpadniecie na Discorda, albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. A z wami zobaczę się, również z wami zobaczę się już, mam nadzieję, że jutro, jeśli będzie taka okazja. Akurat dzisiaj chyba już nic nie nagram. Chyba nie, jestem trochę zmęczony i też te odcinki były strasznie długie, szczególnie niektóre, które trwają ponad godzinę. Nagrywałem, ale może jeszcze coś się uda. Postaram się, żeby nie było żadnych przerw, ale nie gwarantuję też tego. Niemniej, żegnam się z wami, moi drodzy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już jutro i na razie.